Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Katarzyny Grocholi pod tytułem Ja wam pokażę. Czyta Danuta Stenka. Książkę tę dedykuję z serca Wojtkowi Eichelbergerowi. Za to, że nieopatrznie namawiał mnie do pisania, a nawet o zgrozo, czytał prawie każdy maszynopis. Zespół napięcia. Siedzę w kuchni i gapię się smętnie w okno. Ilekroć siedzę w kuchni i się gapię, od razu mnie nachodzą jakieś niespokojne myśli. Co będzie ze wszechświatem? Skoro się tak ociepla i ociepla w jednej gazecie, a znowu w innej oziębia i oziębia. W tej drugiej gazecie przypomnieli, że co 10 tysięcy lat jest epoka lodowcowa. I właśnie te 10 tysięcy lat mija nie wiem, czy dokładnie obliczyli, w tym czy w przyszłym roku świat jest doprawdy straszny, jak człowiek zajrzy do prasy epoka lodowcowa, oby po maturze tosi. Zaraz wszedł do kuchni i skoczył na blat prowokująco. A co mi tam niech sobie chodzi po blacie, skoro świat i tak zaraz przestanie istnieć. I na dodatek ten Mars zbliża się do nas na bardzo niebezpieczną odległość. Czy to nie idiotyczne, że używa się słowa odległość? Jeśli coś się zbliża, powinno się mówić bliskość. Jakby nie dość tego, to na Wenus może być życie. Okazuje się, mimo że tam jest 500 stopni Celsjusza. Ciekawe, jak zmierzyli, skoro nie byli. I czy przypadkiem termometry nie palą się w takiej temperaturze? Ale na Wenus jakieś żyjątka asymilują siarkę i z tego żyją. Zupełnie jak Eksio. Siarka to jego ulubione środowisko. Jak nie zrobi awantury, to jest chory. Tosia wróciła od niego po spędzonej tam sobocie i niedzieli. Mówi, że tatuś ma andropauzę, bo cały czas się piekli. Jakby mu się coś w życiu psuło. A Joli nie ma, bo się zapisała na jakieś studia podyplomowe. I w soboty i niedzielę nie bywa w domu. I że tatuś musi opiekować się małym. I jest zdenerwowany. Nie wiadomo dlaczego. Joli się wcale nie dziwię. Jakbym była mądrzejsza, to też bym się zapisywała na jakiekolwiek kursy. Byleby mieć od niego chwilę spokoju Choćby dziś Gdybym z nim była Ale szczęśliwie nie jestem I nie muszę się zapisywać na żadne podyplomowe I w ogóle co się ze mną dzieje? Czy ja zwariowałam? Złaś w tej chwili! Krzyknęłam na bogu ducha winnego zaraza Dlaczego u Uli koty nie wchodzą na blaty? A jej pies to nawet do tej części pokoju, w której jest wykładzina, nie wchodzi. Jak to możliwe, że u mnie Borys leży w łóżku, tylko zostawi otwarte drzwi, a koty wszędzie. Nikt się ze mną nie liczy. zaraz zeskoczył z blatu i spojrzał na mnie z wyrzutem. Odsunęłam gazety, które miały podnieść IQ, a odmurzyły mnie prawie zupełnie i otworzyłam puszkę. Z kredensu zeskoczył potem. Moje kochane koteczki, rozczuliłam się, kiedy spojrzałam na dwie kuleczki, jedną srebrną, a drugą czarną, schylone nad miseczką. Moje kociaczki. Jesteś w regresie? Niebieski stanął w drzwiach kuchni. Nawet nie słyszałam, że przyjechał. Borys nie szczekał. A przecież szczeka zawsze na domowników. Życie jest straszne. Życie jest piękne, mężczyźni przystojni, a straty być muszą. Uśmiechnął się i wstawił cztery puszki piwa do lodówki, a wyjął jedną, która tam była od jakiegoś czasu. Niedługiego, jak sądzę. Tak się zaczyna alkoholizm, spojrzałam na niego wymownie. A tak się zaczyna paranoja, pogłaskał mnie po ramieniu. Jestem kompletnie padnięty, powiedział mój ukochany, otworzył zimne piwo. Zebrał gazety pod pachę i wyszedł do pokoju. Koty zeżarły zawartość puszeczki i wskoczyły na parapet. Dlaczego one nie mogą po ludzku wychodzić tak jak u uli, siedzieć pod drzwiami balkonowymi i czekać grzecznie, ewentualnie miałknąć od czasu do czasu? Tylko skaczą po wszystkich oknach i parapetach, żeby im natychmiast, ale to natychmiast otworzyć, ale już! Otworzyłam okno, zahaczyłam o doniczkę, z hukiem wpadła do zlewu. Nic nie potłukła, ale Adaśko, który kiedyś dawno temu był taki czuły, nawet się nie zainteresował hukiem. Mogłabym sama wpaść do zlewu, potłuc się, zrobić sobie jakąś straszną krzywdę, a i tak by tego nie zauważył. Właściwie nie chodzi mi o tę cholerną epokę lodowcową, co to ma jutro nastąpić? I nie o Marsa. Skoro przeżyliśmy zaćmienie słońca, to może i z Marsem jakoś pójdzie. Niepokoi mnie zupełnie co innego a mianowicie niebieski. Czy to jest w porządku, że on jedzie do tej niebezpiecznej Ameryki? Że on wyjeżdża sobie, jak gdyby nigdy nic, a ja zostaję sama jak palec z dzieckiem? Nie zostawia się kobiety z dzieckiem. To jest niemoralne. Jak ja sobie poradzę? Dlaczego pies je kocie jedzenie? Adam przywrócił mnie do rzeczywistości. Borys stał nad pustą miseczką kocią i udawał, że nie wie o kim mowa. Otóż ja tego nie rozumiem, że pies uli nawet nie zbliży się do miejsca, gdzie jedzą koty. To miejsce jest w tej samej kuchni, ale po przekątnej. A Borys? Zawsze wykorzysta sytuację, że koty coś zostawią i im zeżre. A wiadomo, że kotki są maleńkie i nie jedzą dużo naraz. Może u mnie w kuchni nie ma przekątnej. A poza tym, co to za pytanie, dlaczego pies je? A dlaczego nie? Jakbym była psem i ktoś by mi postawił coś dobrego, to też bym zjadła. Na przykład tatara z pysznym grzybkiem marynowanym. Albo golonkę. Ale do tego się nie przyznaję, bo golonka nie jest jedzeniem szanujących się kobiet. Borys! krzyknęłam na psa, który wpakował się pod stół i, i tylko mu czarny ogon wystawał Adam cię przecież o coś pyta. Adam spojrzał na mnie z niepokojem. Otworzył lodówkę i wyjął drugie piwo. Borys wyciągał się z pod stołu i położył mi łeb na kolanach a ja go oczywiście Przytuliłam. Jak będziesz niegrzeczny, zabronimy ci oglądać telewizję, zagroziłam. I nie bierz przykładu statusia nigdy, ale to nigdy nie pij dwóch piw naraz. Od razu po przyjściu z pracy. Bez słowa do ukochanej istoty. Obiecaj. Borys machnął bez przekonania ogonem i zsunął się z kolan. Ukochana istoto, powiedział Adam. Jestem skonany. Czy możemy zacząć porozumiewać się, jak odpocznę? Oczywiście. Powiedziałam czarująco. Przecież mówiłam do psa, a nie do ciebie. Zjesz coś? Z przyjemnością. To sobie weź! warczę. Wyjmuję garnek z lodówki i rzucam na kuchenkę. Facet! Tańcz koło niego i choruj na krzątawice. Służ i broń! Żyw i opiekuj się. Garnek się przewraca, i całe mięso spływa na palniki. Otwieram gaz i zapalam wszystkie naraz. Ogień bucha pod sufit. Chwytam rondel z wczorajszą pomidorową i wylewam na gaz. Syczy. Przygotowanym talerzem rzucam w okno. Otworzyłam oczy. Przecież to mój niebieski. Zaraz ci podgrzeję powiedziałam. I otworzyłam lodówkę. Przychodzi człowiek zmarnowany z pracy, a tu niezadowolona kobieta. Lekko nie jest, ja go rozumiem. Właściwie. Zapaliłam najmniejszy palnik i postawiłam garnek na ogniu. Mięso przyjemnie zaskwierczało. Dolałam pół szklanki wody, żeby nie spalić. Kochana jesteś, powiedział Niebieski i. Odszedł w siną dal ze zdrajcą Borysem przy nodze. Obrałam ziemniaki, i w trakcie tej pożytecznej czynności doszłam do wniosku, że właściwie najwyższy czas coś postanowić. Bo człowiek nie może żyć w niepewności. Jeśli ja nie zacznę tej rozmowy, to nigdy już być może nie będziemy rozmawiać. On sobie pojedzie, a mnie samą zostawi. A przecież jednak, skoro tak napiera na ten ślub, to może byśmy przed wyjazdem zdążyli. Zamiast jechać na urlop, co mi Niebieski obiecał w zeszły czwartek, nastawiłam ziemniaki, otworzyłam lodówkę i wyjęłam z niej kawał żółtego sera. Francuzi jedzą sery oprócz obiadu, to ja też mogę. Kiedy pakowałam w swoje naczynie krwionośne duże dawki cholesterolu, sprytnie ukrytego w serze, do kuchni wpadła Tosia i wrzasnęła: Co ty robisz? Cholesterol wraz z talerzykiem, na którym był umieszczony, upadł mi na podłogę. Jem, odpowiedziałam spokojnie. Nie pomna na to, że średnica moich naczynek krwionośnych zmniejsza się z każdym dniem. Zastanawiałam się zresztą, czy nie przyspieszyć decyzji o ślubie, zanim doreszty mi uniemożliwi przepływ krwi do mózgu. Borys pojawił się znikąd. Zaczął wcinać aż miło mój przepyszny serek i mlaskać. Oczywiście mogłam się zdenerwować. Jestem specjalistką w denerwowaniu się byle czym. Ale w obliczu matury Tosi, przecież zdaje za głupie dziewięć miesięcy. Głupi cholesterol może mi tylko pomóc znieść ten ciężki stres. Tosia, czemu krzyczysz? Dlaczego ty jesz takie świństwa? Tosia popatrzyła na mnie z obrzydzeniem. I dlaczego rzucasz talerzami? Z nerwów, odpowiedziałam po chwili, ponieważ prawda wydała mi się najodpowiedniejsza. Przecież wszystko jest w porządku? powiedziała niepewnie Tosia. No właśnie, westchnęłam filozoficznie. Tosia popatrzyła na mnie bez ubolewania, a potem podniosła pokrywkę. Przypalisz? Powiedziała. Nie przypalę. Podniosłam się, talerz włożyłam do zlewu i podjęłam męską decyzję. Porozmawiam teraz, natychmiast z Adamem, bo zwariuję. Adam siedział na fotelu z nogami na stoliku i czytał gazetę. Pomyślałam sobie, że dawniej przy mnie nie czytał, ale cóż. I właściwie najwyższy czas, żeby parę rzeczy ustalić termin czy coś takiego skoro mu tak bardzo zależy na ślubie Adam Hmm, nawet nie podniósł oczu Odrzuciłam szybko poczucie, że jestem odrzucana i postanowiłam nawiązać rozmowę Musimy parę rzeczy ustalić przed twoim wyjazdem Ta za gazety Może nie chcesz w tej chwili rozmawiać Nie przecież rozmawiam Chciałabym z tobą pogadać. Wiem, że z mężczyzną należy komunikować się wprost, a nie byle jak. To nie kobieta, co chwyta w lot każdą dygresyjkę, każdą aluzyjkę i nie zgubi nici przewodniej, o nie. Ta, słuchasz mnie? Upewniłam się. Oczywiście, oczywiście. Uchylił rąbek gazety, z którego donośny tytuł wołał dużymi literami – z jakim rządem do Europy? Czytałaś to? Nie. Przeczytać ci? Tylko mi tego brak, żeby mi w domu o rządzie czytano. Ja już swoją dawkę wiadomości zaliczyłam. Ale to miłe z jego strony. Nie, chciałam tylko z tobą porozmawiać. No, przecież rozmawiamy. Poczułam się tak, jakby świat trochę zwariował. Czy ja może mam paranoję? spytałam podejrzliwie. Nie sądzę, odparł Adaśko i podniósł gazetę. Zdenerwowałam się nieco. Mężczyzna zawsze mówi, że nie sądzi, a potem okazuje się, że owszem, sądzi, chociaż w zupełnie innej sprawie. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Oczywiście, powiedziała Adaśko i z westchnieniem opuścił nasz rząd. Nie, kurczę, tak nie może być. Porozumienie można osiągnąć tylko wtedy, kiedy obie strony tego chcą. Słuchają się nawzajem i tak dalej. To o czym mówiłam? Postanowiłam go sprawdzić. Pytałaś, czy masz paranoję, kochanie. Ale moim zdaniem nie jesteś całkiem normalna. Choć nie zawsze zaśmiał się. Mogę skończyć ten artykuł? Nie wiem, dlaczego. Rozmowa z kobietą jest łatwiejsza i bardziej normalna. Nie potrafię tego zrozumieć. Nie rozumiem. Gdybym z jakąś kobietą chciała porozmawiać na temat tak ważnej rzeczy jak nasz ślub, to na pewno nie czytałaby gazety o jakimś rządzie i Europie. Tylko z radością wymieniłybyśmy się pomysłami, jak to zrobić, kogo zaprosić, w co się ubrać i tak dalej. Adam, jęknęłam. Dlaczego nie chcesz ze mną porozmawiać? Ależ chcę, tylko w tej chwili czytam, powiedział i wsadził znowu nos w gazetę. Nie możemy pogadać po obiedzie? Odwróciłam się na pięcie i poszłam do łazienki. Zebrało mi się na płacz. Agnieszka co prawda powiedziała, że ona by przedłużyła okres narzeczeński do maksimum. A najbardziej niedorzeczne z tego wszystkiego, czego bym nie przedłużała. Wydawało mi się dzisiaj właśnie narzeczeństwo. Ale robi mi się przykro, bo nie dość, że w ogóle ze mną nie rozmawia, choć jestem, a w każdym razie byłam niedawno kobietą po przejściach. To jeszcze zdaje się nie rozumie, o jaką rozmowę mi chodzi. Nie, oczywiście, że się nie obrażam, bo po co. On się i tak denerwuje tylko wtedy, kiedy wynoszę pilota do Łazienki, i to niechcący oczywiście. Nie mogę tracić nerwów na denerwowanie się mężczyzną, którego nic nie jest w stanie wyprowadzić z równowagi oprócz mnie, oczywiście. Więc siedzę sobie w Łazience i zastanawiam się, czy się nie rozpłakać. Ale znów płakać z powodu niedoszłego ślubu akurat niedoczekanie i w ogóle nie będę go już o nic pytać, bardzo proszę. Możemy się zachowywać jak eksioziolą. Czytać sobie wspólnie gazety, albo zapisywać się na kursy. Wracam do pokoju i siadam koło niego na kanapie. Uprzejmie się odsuwa. Nawet nie wie, czy to ja, czy to Borys. Tak jest pochłonięty problemami naszych elit politycznych, które i tak zmieniają się jak w kalejdoskopie. Po co dzisiaj czytać z jakim rządem do Europy? Skoro zanim wejdziemy do Europy, będziemy mieli pewnie inny rząd. Strata czasu. Biorę do ręki kawałek gazety z nekrologami przynajmniej jest pożytek z czytania tej części gazety taki mianowicie, że na ogół człowiek tam nie znajduje własnego nekrologu. Jutek, co ci jest? O, proszę. Jak człowiek się zabiera do czytania, to mu się od razu przeszkadza. Nic, mówię. I czuję, jak staje mi gula w gardle. Co jest ze mną, u licha? Przecież widzę, chciałaś pogadać. Ale już mi się odechciało, mówię. I czuję, że decyzja o niepłakaniu była podjęta ad hoc. Czy ty może będziesz miała okres? Adaś popatrzył na mnie z ukosa i z troską i właściwą sobie przytomnością umysłu. To już szczyt wszystkiego. Wchodzę do kuchni i rzucam się do rondelka. Mięso niestety przywarło na dobre, zmieniło kolor i jakby spruchniało. Cholera wyrwało mi się nie klnij! Tosia ostatnio zachowuje się jak borys. Nie widzisz, nie słyszysz, a jest. Dawniej nigdy nie przypalałam potraw, powiedziałam, wyrzucając zwęglone resztki mięska do śmieci. Dawniej jadłyśmy pizzę, powiedziała żmija, którą własnoręcznie urodziłam. Zrób sadzone, i podała mi z lodówki jajka. Tosia rzadko jada jajka. Na ogół jest jej niedobrze, nawet na widok skorupki ale tym razem jakoś nie wybrzydza. Wbiłam sześć jaj na patelnie i stałam przy nich nieruchomo. Patrzyłam, jak skwierczały i myślałam o życiu i śmierci. — Ty też zawsze się mnie czepiasz akurat przed okresem — powiedziała Tosia. Zdjęłam patelnię z gazu i szarpnęłam pokrywką. Jajeczka były ślicznie usmażone. W sam raz ścięte białko, żółtko miękkie. Odłożyłam patelnię i spojrzałam na swoją córkę. Patrzyła na mnie i w jej wzroku nie znalazłam mimo szczerych chęci oznak zaczepki. Twoim czy moim? zapytałam przytomnie. No, zawahała się Tosia. Jednym i drugim chyba. I nagle wszystko stało się dla mnie jasne. Adam po prostu dość trudno znosi zespół napięcia przedmiesiączkowego. Jest drażliwy i napięty, rozkojarzony. I powinnam o tym wiedzieć. A nie w tym akurat trudnym momencie naciągać go na rozmowy. Nic dziwnego, że tak reaguje i ma humory. Dobre pary, nawet nie będące małżeństwami, upodabniają się do siebie po jakimś czasie. Uśmiechnęłam się. I kazałam Tosi nakryć do stołu. Pokornie i bez komentarza sięgnęła po talerze i kefir. Świat jest taki prosty, jak się rozumie pewne mechanizmy. A potem z przerażeniem spojrzałam na chleb, który zaczęłam kroić. Jeśli my się do siebie upodabniamy, to czy to znaczy, że ja będę miała polucje nocne? nikomu ani słowa Nie jestem żadną rozedrganą histeryczką jakby to można było przypuszczać po prostu poprosiłam niebieskiego żeby na razie nikomu nie mówił o naszych dalszych planach na życie dopóki nie ustalimy szczegółów i Adaśko przysiągł choć może przy tym przymrużył kpiarsko oko Chodziło o drobne szczegóły, takie jak to, czy się spieszyć ze ślubem, czy poczekać, aż Adaśko wróci, i wtedy na spokojnie zrobić fajną uroczystość. Boże, jak ja uwielbiam wychodzić za mąż za niebieskiego. A on przysiągł i dodał, Nie interesują mnie działania pozbawione ryzyka, powiedział. Więc owszem, potwierdzam. Chcę się z Tobą ożenić. A ja nie chcę zapeszyć. Nie jestem przesądna, ale jeśli wszyscy dowiedzą się o twoich planach za wcześnie, to plany mogą wziąć w łeb. A poza tym, odpukać w niemalowane? Jeśli by się coś stało, to jak ja będę wyglądać? Jak jeszcze raz porzucona kobieta? O nie. Wcale mi znowu na tym ślubie tak bardzo nie zależy. Ludzie żyją z papierem i się nienawidzą. Jak ten od Joli z Jolą? A my? Proszę bardzo, jesteśmy ze sobą bez przymusu. Można sobie układać życie, nawet jeśli coś nie wyszło, ponieważ zawsze może przydarzyć się coś dobrego. Od co? Oczywiście, łatwiej zostać zabitym z rąk terrorystów, niż wyjść za mąż po czterdziestce, ale. Bądźmy dobrej myśli. Terroryzmu teraz tyle, że proporcje się zmieniają na naszą korzyść. Naszą, dojrzałych kobiet. Ponieważ chciałam, żeby to na razie była tajemnica, zwierzyłam się tylko Uli. No i Agnieszce, bo jest moją kuzynką. I Grześkowi, bo jest jej mężem, a na dodatek facetem. I byłam ciekawa, jak zareaguje facet na wieść o ślubie. Zdanie Grześka zresztą w tej sprawie było następujące. Bujajcie się, powiedział. I zaraz zadzwonił do Adasia, żeby mu powiedzieć – nie wiem co, bo mi niebieski nie chciał powtórzyć. – Komu jeszcze powiedziałaś? – zapytał, podnosząc głowę z książki Adaśko, kiedy wróciłam do domu. – A bo co? – najeżyłam się. – Mój ślub, moja sprawa. – Bo nic? – tak tylko pytam. – Przecież to ty chciałaś, żeby to była tajemnica. – Ja powiedziałem tylko Szymonowi. No właśnie, uśmiechnęłam się triumfalnie. To mój syn. Tosia też wie przecież. No to co? Boisz się czy co? Może się rozmyśliłeś? Zadrżałam na samą myśl. I natychmiast zdałam sobie sprawę, że ten zestaw pytań jest idiotyczny i nie na poziomie. Ale żadne pytanie na poziomie nie wpadło mi do głowy. Może on tak łatwo się zgodził na dyskrecję żeby nikt nie wiedział żeby nie poczuć się dodatkowo zobowiązanym móc się w każdej chwili wycofać jutka adaśko stał teraz w drzwiach nie męcz mnie nie rozmyśliłem się tylko nie rozumiem dlaczego mi każesz dochować tajemnicy jakby to był jakiś występek a sama o tym trąbisz całemu światu no wiecie ludzie Powiedziałam swojej najbliższej rodzinie, a on ma pretensje. I to przed ślubem. No, powiedziałam Agnieszce, ale nie wiedziałam, że będziesz miał pretensje. Nie mam pretensji, tylko chciałem wiedzieć, kto jeszcze wie, bo z Grześkiem gadałem jak potłuczony, bo nie wiedziałem, że mu powiedziałaś. A wychodzi na to, że robisz ze mnie wiatraka, jak mawia Tosia. No, rzeczywiście. Nie było to w porządku. Drżenie nieco ustąpiło. Więc nie chcę mnie porzucić, wycofać się i tak dalej, tylko coś ustalić. To miłe. No, zastanowiłam się. Ręka wie. Jej mąż. Niebieski oparł się o półkę z książkami i uśmiechał się znacząco. Bo są naszymi sąsiadami, pośpieszyłam z wyjaśnieniem. Uli powiedziałam. Mańce? No tak, bo to przecież tajemnica niebieski drwił ze mnie w żywe oczy. Dlaczego mężczyzna przed ślubem musi denerwować swoją przyszłą żonę tylko dlatego, że ona mówi prawdę? A Mańce musiałam powiedzieć, bo obiecała, że nikomu nie powie. Musiałam powiedzieć Mańce, bo. Zawahałam się. I nic mi nie wpadało do głowy. A Adaś stał cały czas w tych książkach i uśmiechał się radośnie i złośliwie, bo chyba miał rację. Szybko, szybko znaleźć jakiś powód, jakiś bardzo ważny powód, że oczywiście dochowuje na ogół tajemnicy, ale w tym wypadku pustka w głowie. Musiałam jej powiedzieć, dlatego, że Adam podnosił coraz wyżej brwi i w ogóle nie miał zamiaru mi pomóc. Krótko mówiąc, nie miałam wyjścia, ponieważ. i nagle mnie ośniło. Bo przecież Mańka jest weterynarzem. Udało mi się wprowadzić niebieskiego w osłupienie. Zamilkł z wrażenia i patrzył na mnie swoimi ślicznymi oczami, a potem pokiwał głową, jakby nie dosłyszał. A potem pomyślałam sobie, że jeśli dotychczas mu nie wpadło do głowy rozmyślić się, to teraz się rozmyśli. I wszystko odwoła, i nigdy nie będzie chciał się żenić z kobietą trzydziestoletnią z potężnym hakiem. Podeszłam i przytuliłam się do niego. O, nie gniewaj się, powiedziałam. Poczekaj, odsunął mnie i popatrzył mi prosto w oczy. Będzie prościej inaczej. A komu nie powiedziałaś? To oczywiste. Ani mojej mamie, ani mojemu tacie? Na razie. Skoro z takim trudem przyzwyczajali się do obecności mężczyzny w moim domu, nie mogę ich bez przerwy zaskakiwać zmianami. Powiem, jak wszystko ustalimy. Chyba, że im powiedział mój brat, bo przecież... bratu musiałam powiedzieć. Szanowna redakcjo. Tylko wy możecie mi pomóc. Proszę was, bo zostaliście moją ostatnią deską ratunku. Mój narzeczony dwa tygodnie przed ślubem rozmyślił się, a przecież obiecał, i tato już kupił wódkę na wesele. Czy jest jakieś prawo, żeby on się nie wycofał? Przecież musi być jakiś przepis, albo napiszcie do niego. Tak było w jednym filmie: że narzeczony się boi odpowiedzialności, ale przecież on mi tego nie może zrobić. Oj, może, może. Jak to? Może? Droga Elwiro, rozumiem cię znakomicie. Wiem, że czujesz się zraniona, ale każdy dorosły człowiek ma prawo podejmować decyzje, które nie zawsze są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Owszem, narzeczony złamał umowę. Obiecał ci małżeństwo i w ostatniej chwili się wycofał. Ale lepiej teraz niż gdyby zostawił cię z trójką maleńkich dzieci przy piersi. O psiakrew, zanadto się rozpędziła. Bardzo często pod wpływem emocji podejmujemy nieprzemyślane decyzje, i trudno nam potem wycofać się z pochopnie danych obietnic. Nie pochwalam tego, ale musisz pogodzić się z faktem, że ten mężczyzna. Nie był ci przeznaczony. Co ja plotę? Przecież musi być jakieś prawo na tych wiarołomców. Może poradzić jej, żeby dała ogłoszenie do prasy, z jego zdjęciem i nazwiskiem, żeby już na zawsze był skompromitowany. Gdybyśmy żyli w kraju, w którym sprawiedliwość istnieje, to taki narzeczony musiałby odpowiedzieć za wszystko i jeszcze płacić do końca życia bardzo wysokie odszkodowanie. Elwiro. Przed tobą przyszłość z człowiekiem, którego na pewno spotkasz, a który okaże się lepszy. Nie warto płakać nad kimś, kto nie jest ciebie wart, nawet gdyby było prawo przymuszające twojego narzeczonego do życia z tobą. Cóż by to było za życie? Nie życzę ci w najgorszych snach czegoś podobnego. Elviro. Rozejrzyj się wokół. Świat jest pełen przyjaznych ludzi. Oczywiście, pod warunkiem, że nie oglądasz dzienników telewizyjnych. Nienawidzę twojego narzeczonego Elwiro. Taki facet nie jest wart jednej twojej łzy. Życzę ci, żebyś spotkała kogoś takiego jak mój niebieski. Odpukać. Który powinien natychmiast naprawić cholerną klamkę u drzwi wejściowych, bo po raz setny wpadła do mieszkania, jak tylko Tosia z rozpędem otworzyła drzwi. Po co mu Teneryfa? Borys szczekał na całą wieś. To znak, że wraca Adaś. Mamo, ucisz tego psa! woła z góry Tosia. Siedzi u niej Jakub. Nie mam pojęcia co robią. Siedzą w internecie zapewne, bo Jakub ściąga jakieś programy do komponowania muzyki, a Tosia okazała się osobą niezwykle uzdolnioną muzycznie. Lepiej że siedzą razem w internecie niż na przykład w wannie, prawda? Gdybym była sama, nie musiałabym nagle się zrywać, witać Adasia w progu i trzymać Borysa, bo idiota skacze na samochód i rysuje lakier, tylko zwyczajnie bym sobie siedziała w domu, w którym nie szczeka żaden pies. Jak wiadomo, trzy nieszczęścia mogą spotkać mężczyznę: wypadek, śmierć i rysa na lakierze. Niebieski rzucił we mnie torbą z pomidorami, ziemniakami, fasolką szparagową i krzyknął Cześć Tośka, mnie ucałował i powiedział, jeśli mamy jechać na urlop, to się pośpieszmy, mam dziewięć dni niewykorzystanego. Musimy podjąć decyzję w ciągu dwóch dni. Jesteśmy zajęci. Cześć, odkrzyknęła Tosia, jakby niebieski wybierał się do niej na górę. Owszem, chciałam w tym roku mieć absolutnie normalny urlop. Taki co to, wyjeżdża się na zaplanowane wakacje, najlepiej za granicę. Wszyscy, to znaczy Adam i ja o tym mówimy, załatwiamy formalności, odkładamy, ewentualnie dopożyczamy pieniądze, z góry się cieszymy, termin wyjazdu się zbliża, napięcie rośnie i tak dalej. Tosia od razu powiedziała, że świetnie, że gdzieś pojedziemy. Ona zostanie z radością pilnować domu. Dłuższy czas zajęło mi przekonywanie Adasia, żebyśmy bardziej kierowali uwagę w stronę Teneryfy niż jeziora Nidzickiego. Ale wczoraj zadzwonili przyjaciele, że wynajmują łódź, 32 metry żagla i że będzie wspaniale. Cały wieczór próbowałam przekonać Adasia do tego, czego naprawdę chce. Zaczęłam dyplomatycznie od pytań, które miały go zapewnić o mojej dobrej woli, ale i dojrzałości pewnych przemyśleń. Czy był już na Mazurach? Był. A na Teneryfie? Nie był. I nie chce być, dodał po chwili, bo na Mazurach nie dałam się w to wciągnąć. Czy ma gwarancję, że będzie pogoda? Bo trzy lata temu w lipcu tak lało, że łodzie się prawie rozpuszczały w wodzie. Nie, takich gwarancji nie ma. A na Teneryfie mamy taką gwarancję. I dwa miliony turystów, dodał. A na Mazurach? Pusto? Gromadami latają meszki. Czy pamięta, co to są małe czarne meszki, które zżerają do cna człowieka? Oglądał telewizję w zeszłym roku, jak pokazywali jednego chłopaka, co sobie zasnął w zbożu, meszki go nadjadły i wylądował w szpitalu? Owszem, oglądał, ale związku nie widzi, bo na środku jeziora nie będzie się kładł w zbożu. Ręce opadają. A czy wie, że nad wodą są komary? Wielkie, tłuste komary, które nie pozwalają odpocząć. I to żaden urlop, kiedy człowiek wszystkie swoje siły wkłada w polowanie wieczorem na jednego bzykacza, który utrudnia życie. Żeby to chociaż nie brzęczało! Owszem, komary to nieodłączna część urlopu latająca i bzykająca. I to również jest fantastyczne. Zdążył się przyzwyczaić. Przecież teraz nie jest na urlopie, a komary u nas są. Tu przeszłam do sedna sprawy. W ogóle mu nie zależy na mnie. Woli komara niż pogodne wakacje ze mną zmęczoną po całym roku ciężkiej pracy ze mną, która zasługuje na tanie wakacje okazyjne, skoro dwa tygodnie na Teneryfie w promocji kosztują tylko 800 złotych. Nigdy z niczego nie potrafi zrezygnować dla mnie, nawet z tych cholernych meszek, komarów i kiepskiej pogody. Jednym słowem, jest się gotów poświęcić, żebym tylko ja nie miała żadnej przyjemności z urlopu. Rozumiem to, bo przecież on sobie jedzie do Ameryki. To mu zagranica niepotrzebna. Życie zderza nas czasami z rzeczywistością w sposób przykry. Cały wieczór zmarnowany, dobrze, że przynajmniej nocy nie straciliśmy. A rano myślę sobie, że właściwie, co mi tam Teneryfa? A Adaśko mówi: Mogłaś od razu powiedzieć, że chcesz tylko na Teneryfę, zamiast mnie przekonywać, że nie lubisz już żeglować. I wyjmuje foldery biura podróży. A mnie aż serce rośnie. Rzucam mu się na szyję z radości. Wyjedziemy w podróż przed ślubną. Siadamy w ogrodzie? Dalie, które wsadziłam na wiosnę, są tak piękne, że mogłabym nigdzie nie jechać. Ale mój Boże, człowiek żyje prawie na wsi i w ogóle nie wie, co się na świecie dzieje. Jak tam jest pięknie, jakie niebo lazurowe, a domy białe, a słońce i skały jak najpeczki. Ja tak strasznie tęsknię do ciepłego morza. I Adaśko pojechał do tego biura podróży. Okazało się, że promocja owszem była, ale w maju i na trzy dni przed wyjazdem. Teraz to nie 800, ale 1600. I nie dwa tygodnie, tylko tydzień. Ale możemy to wziąć pod uwagę, bo on dostanie jakąś zaliczkę na tę cholerną Amerykę, no i już. Byłam taka szczęśliwa, że pobiegłam zadzwonić do uli. A potem zaczęłam przerzucać dom do góry nogami, bo co prawda Adam zapytał mnie, czy mam paszport, i powiedziałam, że mam, ale skąd ja mogę wiedzieć i gdzie. Paszport ku mojemu zdumieniu znalazł się już wieczorem w szufladzie kredensu. Dzięki Tosi, która szukała świadectwa szczepienia Borysa, nie mam pojęcia dlaczego. I wtedy okazało się, że mój paszport stracił ważność 76 dni temu. O czym wiedzieć nie mogłam, bo nie włóczę się po świecie non-stop. Zrobił to złośliwie, bo przecież ani przed wyjazdem na Cypr nie stracił ważności. Dzięki Bogu, ani niestety przed tym felernym wyjazdem do Berlina. Dlaczego żyjemy w kraju, w którym dokumenty mają terminy ważności, jak serki i jogurty, które zresztą wyraźnych terminów ważności nie mają, bo jest sprytnie napisane termin ważności na wieczku? A wieczko jakieś zamazane, tylko kwiatek na nim wyraźny. No i co? Adam stanął za mną, a ja szybko zamknęła mnie ważny paszport. Jedziemy? Nie przyznałam mu się, że nie mam paszportu. Wyrobię go sobie migiem. Jedziemy? Pomyślałam, że mogę nie zdążyć z paszportem. Trzeba szybko poszukać jakiegoś inteligentnego wyjścia. A co z Tosią? Rzuciła mnie dbale. Jak to co z Tosią? Zdziwił się Adam. Jest na górze. To są właśnie precyzyjne informacje. Ja pytam, co z nią, a on odpowiada, gdzie ona jest. A czy ja nie wiem, gdzie jest moja córka? Czy ty nie możesz normalnie odpowiedzieć na pytanie? Ale na które? Na jakiekolwiek krzyknęłam. Judyczko, nie chciałabyś mi powiedzieć, o co chodzi? Cóż to za godna podziwu płynność zdania pytającego? Cóż za muzykalność? Jakie brzmienie głosu, jakie spojrzenie zdziwionych oczu? Judyczko? Nigdy w życiu tak do mnie nie mówił, i proszę. Judyczko! Judyczko brzmi jak. indyczko. Nie ma już ciepła. O nie. W nazywaniu mnie słodko i radośnie Jutą, ciapkiem, histeryczką, a nawet wariatką. Nie, teraz będę dla niego Judyczką. Po moim trupie będę asertywna. Nie pozwolę sobą pomiatać. Nie zaczynaj ze mną rozmawiać jak jakiś cholerny terapeuta. A co masz przeciwko terapeutom? Ja? „Zdziwiłam się wyniośle. Ty? (Powiedział spokojnie i patrzył na mnie z podełba.) Nic. »Odpowiedziałam i odwróciłam się do drzwi. To znaczy wszystko. Dodałam już w drzwiach. Wszystko to znaczy co? Adam dogonił mnie i klepnął w tyłek, czego nienawidzę. Nie dotykaj mnie krzyknęłam ostro. W ogóle? zapytał sprytnie. A to socjolog jeden i manipulant. Nie będę pozwalać na to, żeby jakiś chłop klepał mnie w tyłek. Nie będzie mnie żaden chłop, nawet ten, którego kocham, traktował przedmiotowo. Jak wszyscy mężczyźni na tej ziemi traktują nas, kobiety, bez szacunku i tak dalej. Nie. W ogóle to nie... Zastanawiam się przez chwilę nad konsekwencjami niedotykania mnie w ogóle. I dodaje wojowniczo. Właśnie dlatego ten świat tak wygląda, że kobieta nie umie powiedzieć nie, kiedy klepią ją w tyłek, wsadzają na baner i robią jej na piersiach nakrętki do radia. A ona cała ma emanować seksem, żebyś zechciał kupić samochód. I wy wtedy traktujecie nas jak gorszą połowę ludzkości zakończyłam poważnie. Jutka, zlituj się Adamowi chyba opadły ręce nie chcę kupować żadnego samochodu. Pomiędzy klepnięciem w tyłek kobiety, którą się kocha, a wieszaniem jej w środku miasta rozebranej jest cały ocean różnicy zlitowałam się. Ostatecznie, jeśli jakiś hipotetyczny mężczyzna mówi, że kocha, to może, może kobietę delikatnie poklepać. Możesz mnie czasami delikatnie pogłaskać, może i nawet klepnąć, ale nieprotekcjonalnie zgodziłam się łaskawie i zostawiłam go samego. Na szczęście zapomniał o Teneryfie a ja jutro pojadę do miasta z samiutkiego rana i dowiem się, kiedy mogę mieć paszport. Może to trwa moment. Ale psychologów i tak nie lubię. Dodałam pojednawczo już w przedpokoju. A dlaczego? A bo... zająknęłam się. Taki psycholog to tylko popatrzy, którą nogę, na którą masz założoną i od razu wie, że miałeś niekochającą babcię. Słucham? Adam o mały włos nie pokroił palców nożem, bo zabrał się za przygotowanie kolacji. Jaką babcię? Nie kochającą! Powiedziałam wyniośle. I weszłam do pokoju, bo właśnie zaczynał się film, na który czekałam. Nie ma nic trudnego w tym, żeby złożyć podanie o paszport. Po pierwsze, zrobiłam zdjęcia, na których jestem podobna do portretu pamięciowego. A potem złożyłam dokumenty. Najpierw mi powiedziano, że nie ma problemu. Potem mi powiedziano, że muszę poczekać półtora miesiąca. Trudno, jest pełnia sezonu. Mogła pani pomyśleć wcześniej, powiedziano. Nic się przyspieszyć nie da. Potem sobie przypomniałam, że sąsiadce koleżanki z pracy syn załatwił paszport w parę dni. Bo miał kontakty z jakąś panią, która miała kontakty z jakimś panem, który miał kontakty ze swoim szwagrem, którego przyjaciel pracował w jakiejś firmie, która zajmowała się turystyką. Pojechałam do redakcji. Pół dnia spędziłyśmy z koleżanką dzwoniąc do sąsiadki, która dzwoniła do syna, który odszukał tamtą panią, i tak dalej, żeby dowiedzieć się, że tamten pan nie ma już szwagra, bo się rozwiódł. Wracam do domu wściekła. Komu przyszedł do głowy głupi pomysł, żeby jechać za granicę? Niebieskiemu się w głowie przewraca. W lecie, no prawie w lecie, do ciepłych krajów. Skoro Mazury są takie piękne, dużo piękniejsze niż Teneryfa. Czy co tam takiego, gdzie są miliony turystów? Ruszyć się nie można, słońce praży cały dzień. Oczywiście na Mazurach mogą być meszki czy komary, ale meszki strasznie nie lubią zapachu wanili. Czy gdybym sobie kupiła jakieś fajne perfumy o śladowym zapachu wanili, to gryzłyby mnie? Nie, na pewno nie. Jaka to oszczędność? Właściwie wolę mieć perfumy, niż jechać na Teneryfę. Muszę wytłumaczyć jakoś Adaśkowi, że nie ma to jak żeglowanie po jeziorach. Albo mam lepszy pomysł. Pojedziemy nad morze! Polskie morze, a nie jakieś cudzoziemskie, będzie cudownie i wcale niedrogo. I oszczędzimy dużo pieniędzy. Nad morzem o tej porze roku w niektórych miejscach zupełnie nie ma tłoku. Można sobie chodzić godzinami po plaży, zbierać kamienie i pluskać się w ślicznych falach, co mają białe grzywy. I trudno, niech przyjedzie mama albo tata odpocząć tu do mnie, skoro Tosia chce również od nas odpocząć i marzy, żeby zostać w domu. Nareszcie sami. Siedzę nad ślicznym polskim morzem. Wieje jak diabli. Jednak okazało się, że gazety nie kłamią. Epoka lodowcowa jest tuż, tuż. Kto widział taką temperaturę w sierpniu? Siedzę w kurtce, owinięta kocem i gapię się na fale, bo co jak co, ale fal mi rząd nie zabierze w żadnym wypadku. Zwlokłam się rano, obolała. Niebieski nic nie mówi, ale widzę, że zadowolony nie jest. Na Mazurach podobno pięknie, no i pogoda do żeglowania, bo tam też wieje. Przysięgam, że nigdy się nie będę upierać, stawiać na swoim, przekonywać. Przyrzekam uroczyście, że jeśli Adam cokolwiek zaproponuje, zgodzę się, tak właśnie zrobię, nawet gdyby ta propozycja była beznadziejnie głupia tak jak mój pomysł z wyjazdem nad morze. Pochodziłabym boso po piasku, ale piasek jest żywcem wyjęty z lodówki i wilgotny. Adaśko siada przy mnie. Też w kurtce. Odwijam kawałek koca i przytulamy się do siebie. Przepraszam, zbieram się na odwagę. E tam, wzdycha ciężko. Właściwie miałaś rację. Na mazurach pewnie gęsto od żaglówek. Zwrotu nie da się zrobić spokojnie, a tu jest zupełnie pusto. Już już mam na końcu języka jakąś ciętą uwagę, ale Bogie ma prawdą. Ma rację. Chociaż nie zupełnie, bo na horyzoncie od strony kołobrzegu widać jakieś maleństwo na falach. Także jednak zupełnie pusto tu nie jest. Siedzimy tak i siedzimy, aż czuję, że mi przewiewa na wylot głowę. Tosia oczywiście została w domu. Nie chciała jechać. I dobrze, bo możemy nareszcie pobyć tylko we dwoje. Poprosiłam moją mamę, żeby przyjechała na te pięć dni, bo przecież dziecko nie może zostać samo. Tosia się wściekła strasznie, że jestem wyrodną matką, że kiedy była malutka, to pojechałam na Cypr i mogła zostać sama, a kiedy jest dorosła, to nie może. To oczywiste, że wtedy się nie bałam. Najwyżej mogła nie dojeść. A teraz? Na dziewczynkę osiemnastoletnią czyha wiele pokus, z których najniebezpieczniejszą wydaje mi się Jakub. Czy oni śpią ze sobą? Nawet nie chcę o tym myśleć. W każdym razie moja mama dopilnuje, żeby Tosia nie robiła głupstw. Mam nadzieję i powiedziała że chętnie przyjedzie bo trzeba rozsadzić juki a we wrześniu nie będzie miała czasu jadą z moim ojcem na grzyby i po co się rozwiedli razem to oczywiście nie jadą tylko w to samo miejsce bo koledzy taty jeżdżą tam na polowanie to znaczy już nie polują tylko bywają a jeden z tych kolegów marzonek, która jest przyjaciółką mamy i też lubi zbierać grzyby zresztą Podróż jest przyjemniejsza, jak się razem jedzie. Adam grzebie rękami w wilgotnym piachu, a tuż nad głową zwinięte w kłębki mewy nawet nie podnoszą główek. Nie chcę wychodzić za mąż w takich okolicznościach przyrody. Chciałabym, żeby świeciło słońce, było ciepło. A gdybyśmy poczekali, aż Adam wróci, zrzuciłabym parę kilo. I wyglądałabym bosko, ale z drugiej strony, dobrze byłoby mieć w Ameryce męża, a nie narzeczonego. Chociaż z drugiej strony, jeśli będzie chciał wykręcić jakikolwiek numer, to zrobi to bez względu na to, czy jestem jego żoną, czy nie. I wtedy lepiej nie być żoną. Ale z drugiej strony, przynajmniej raz w życiu kobiecie należy się. Szczęśliwe małżeństwo. Przytulam się do mojego niebieskiego. Nikt nie patrzy, to i wstydzić się nie muszę. Obejmuje mnie ramieniem i. Milczymy sobie. Dobrze, że on nie wie, co ja myślę o tym cholernym, beznadziejnym, chorym pomyśle wyjazdu do tej cholernej Ameryki. Nienawidzę państw, które leżą daleko na innych półkulach. Dlaczego Stany Zjednoczone nie graniczą z nami? Niechby sobie leżały w okolicach Słowacji. Bardzo proszę, można skoczyć na dwa dni. Ale nie, oczywiście jak na złość, będą one odkryte daleko przez idiotę kolumba, co z żoną nie mógł wytrzymać i sobie pływał w poszukiwaniu atrakcji. A dlaczego nie pływał po Bałtyku i tam ich nie odkrył? Zawsze wszystko przeciwko mnie. Do diabła z takim urlopem. Nasze ostatnie tygodnie razem, a my siedzimy jak te dupki nad zamarzającym morzem. Wszystko przeze mnie. Nie chcę, żebyś jechał. Nie chcę. Powtarzam w myślach. Nie jedź nigdzie. Wiesz co? Adam przerywa moje rozmyślania. Lepiej chodźmy do domu zagramy w skrable? Niech ci będzie. A potem pójdziemy do tej knajpy, którą wypatrzyliśmy wczoraj wieczorem. Zjemy coś fajnego, łykniemy drinka i będziemy korzystać z tego, że jesteśmy sami. Dobrze? I może w końcu coś ustalimy. Mam nadzieję, że te ustalenia będą dotyczyć seksu. Wczoraj po podróży padliśmy jak knorki. Nawet nie pamiętam, czy któreś powiedziało: dobranoc, kochanie. Ja nie więc to nie głupi pomysł. Koca wytrzepać nie można, bo piasek przywarł na dobre. Mewy podnoszą się z trzepotem. Zawsze myślałam, że to przyjemne małe ptaszki. Z daleka nawet takie są. A z bliska? Jednak hiczkok. Wróciliśmy do domku pani Ireny i zamiast zająć się czymś pożytecznym, natychmiast zasnęłam. Niebieski obudził mnie o szóstej bo mu z głodu burczało w brzuchu. W knajpie pusto. Tylko przy stoliku w rogu siedzi jeden pan. Przed nim piwo, a nad nim statek, który wbrew prawom natury wisi na jednej groźnej fali, w ogóle nie zanurzony, bez ludzi, a w oddali szaleje burza. Kelnerka przynosi karty, wyciągam rękę, ale ona wcale nam tych kart nie podaje, tylko uśmiecha się. Lepiej ja zaproponuję, bo Państwo nie wiecie, co tu jest dobre. Jednak chcielibyśmy rzucić okiem w kartę. Mówi Adam i patrzy na mnie triumfalnie. A kelnerka patrzy na niego z niedowierzaniem. Wreszcie kładzie karty na stoliku. To już jak pan chce. Tylko, żeby potem nie było pretensji, sięgamy po menu. Zaczynam od drinków, bo czuję, że mi się to słusznie należy. Adam woła za kelnerką. Najpierw piwo dla mnie, poproszę, i gorącą herbatę. Herbata jest oczywiście dla mnie. A niech tam. Czytam kartę alkoholi: Seks na plaży, we dwoje, czarne pożądanie, Margerita, uciekaj kacu. Nie mam bladego pojęcia, co to są za alkohole. Ale nie chcę marudzić. Przerzucam kartki. Golonka w piwie, omlet węgierski, warzywa duszone pod kołderką z sera i tu zamazane pierogi ruskie sztuk sześć. Ja sobie zamówię gulasz węgierski, mówi Adam i odkłada kartę. I ja golonkę. Zbieram się na odwagę. Czy można panią prosić? Kelnerka pojawia się przy nas natychmiast. W pasie ma ze czterdzieści centymetrów, ale cała reszta jest obfita. Niech się Lara Croft schowa. Zazdroszczę jej natychmiast. Uśmiecha się do nas przyjaźnie. Słucham? Ja poproszę golonkę. Nie ma. Jest, wskazuje palcem napis: golonka w piwie. Nie ma. Mówi pogodnie kelnerka. Mówiłam, że ja państwu doradzę, to państwo chcieli sami. Gulasz węgierski? Niebieski podnosi głowę i na końcu stawia wyraźny znak zapytania. Oczywiście ja mogę przyjąć zamówienie, ale wolę, żeby pan był zadowolony. Mówi kelnerka i uśmiecha się do mojego niebieskiego. Uznaje za stosowne natychmiast się wtrącić. Co pani może polecić świeżego? Kelnerka się rozjaśnia. Świeże, proszę państwa, na pewno są koreczki. Tak, to po pierwsze, te koreczki są świeże. Może risotto? Mówi prawie szeptem Adam nachylając się do mnie. Żadnego risotta, bo tu słyszę takie zamawianie. Raczej warzywka gotowane, lub może coś w cieście piwnym. To mogę z czystym sumieniem polecić. Kiwam głową potakująco. Adam odkłada kartę. To dwa razy warzywka i dwie wódki. Kelnerka nachyla się nad stolikiem i patrzy ze zdumieniem na Adasia. Ja bardzo przepraszam, ale czy pan ma w swoim żołądku tolerancję na wódkę z piwem? Adam o mały włos nie krztusi się własnym oddechem. Kelnerka pogodnie kontynuuje. Bardzo wątpię, proszę pana. Może tak zrobimy. Dla pana seks na plaży? Dla pani Margerita. A my nie oszukujemy na alkoholu? Mamy swoją miarkę, bo ostatnio była kontrola. Ale za to na deser, skoro nic dobrego do jedzenia nie ma, zaproponuję państwu lody. Takie podpalane, z ogniem przy stoliku. Podpalenie kosztuje 8 zł, więc mogę to samo zrobić bez podpalenia na zimno. Ale zaproponuję Państwu tak: ja podpalę to za darmo i Państwo będziecie zadowoleni, dobrze? Całkiem nas zatkało. Ona bierze karty do ręki, uśmiecha się tak pięknie, że nie mamy sumienia szukać innej knajpy, i nie czekając na naszą odpowiedź. Odchodzi, falując swoją osią, talią i biodrami. Adam patrzy na nią w zachwycie. – Zjawiskowa – szepcze do mnie. – Dla pana seks na plaży? – Czy to była propozycja? – odszeptuje do Adasia. Ale nie zdążył mi odpowiedzieć, ponieważ pan z statku bierze swoją czystą i podchodzi do nas. – Czy można? – Jesteśmy oboje tak zaskoczeni, że Adam kiwa głową. A mężczyzna pochylony nad stolikiem mówi, patrząc to na mnie, to na Adama: Ja tak na państwa patrzę od dłuższego czasu i tak sobie myślę, podejść, nie podejść, to podszedłem, bo ja sam tutaj jestem. Proszę pana, Adam jednak nie zapomniał języka w gębie. W czym możemy pomóc? Właśnie o to chodzi, proszę pana, że w niczym, w niczym. To. Adam rozkłada ręce. Pan wybaczy, ale chcieliśmy porozmawiać. Patrzy na mnie wymownie, ale pan aż jaśnieje. To cudownie, to cudownie, bo wie pan, tu nikt nie ma czasu na rozmowę. A miło w towarzystwie kulturalnych ludzi za przeproszeniem parę słów zamienić, jeśli już państwo są tak mili. Przysuwa sobie krzesło i o zgrozo siada przy naszym stoliku i kiwa ręką na kelnerkę. Trzy wódki poproszę! Patrzy na niebieskiego, który osłupiał. I ogarnia mnie chichot nie do powstrzymania. Niech sobie radzi! – Socjolog jeden, asertywnie. Teraz, po zamówieniu tych trzech wódek? – Adasia mojego zamurowało jednakże. I to całkowicie. Kelnerka zjawia się natychmiast i na tacce niesie trzy wódki i herbatę z cytryną. Dla mnie. Uśmiecha się promiennie i odchodzi. – Dawno państwo przyjechaliście? Pyta, miły pan o czerwonych policzkach. Wygląda trochę jak troll. Jest mały i okrągły. Już chcę odpowiedzieć grzecznie, skoro sobie Adaś nie radzi? Ale pan nie czeka na odpowiedź, bo ja tu już tydzień siedzę. Urlop dostałem z pracy, karny urlop, że teraz muszę jechać i już. To przyjechałem, a żona to ona znowuż nie dostała. Ale i tak by nie przyjechała, bo my już mieszkamy osobno. To po co byśmy jeździli znowu na wspólne urlopy? Ale państwo mieli szczęście i jesteście razem. No właśnie, wtrąca Adam, który powoli odzyskuje mowę. Pan nas zaskoczył, a my mamy parę pilnych spraw do obgadania. To bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze trafiłem. No, to na lepsze myślenie. Pan chwyta klaneczkę, która pamięta jeszcze głęboki socjalizm i wypija swoją wódkę. Patrzę bezczelnie na Adama i podnoszę swoją do ust. Brrr. Niech się pani tak nie otrząsa. Miły pan patrzy mi głęboko w oczy. Wódkę to trzeba umieć pić. O tak. Bierze swoją wódkę. Wciąga powietrze, wypuszcza i wypija do dna. Na wdechu. Ale pan właśnie wypił na wydechu mówię. A, może i na wydechu nie pamiętam już. Tłumaczyć dobrze nie potrafię, bo ja to mam opanowane. No i cieszę się, że mogę z państwem pogadać. Adam daje mi rozpaczliwe znaki oczami ale co ja mogę zrobić? Nic, nic, romantyczna kolacja we troje nad morzem to jest to, czego mi brakowało do szczęścia. Wódka uderza mi do głowy, robi się przyjemnie Ej, tak najpeczka jakaś niczego sobie Adam desperacko sięga po wódkę i wypija jednym haustem krztusi się a mnie się robi coraz weselej pan też nie umie. Mały, okrągły człowieczek patrzy na Adama z lekkim wyrzutem. A to przecież kwestia wprawy. Jak byłem w Szwecji, bo ja pracy nie mogłem znaleźć tutaj w Polsce, bo ja, proszę państwa... Nachyla się nad nami konfidencjonalnie i nagle zaczyna chichotać. Bo ja się do niczego nie nadaję. Jak pisałem kiedyś w gazecie, takie kawałki w gazecie lokalnej, to ta gazeta... Padła, bo ja tam pisałem, więc pojechałem do Szwecji owoce leśne zbierać. Ale tam z wódką kłopot i tych owoców też nie za dużo zbierałem. I taką miałem chęć na ziemniaka. A ziemniaki drogie i daleko, bo my w środku lasu, proszę państwa, byliśmy zakwaterowani. I idę kiedyś lasem, patrzę ziemniak. Kopnąłem go. Pan zauważa wzrok Adama i szybko się poprawia. Ale nie, nie ze złości go kopnąłem, tylko z poszanowaniem go kopnąłem i patrzę. On toczy się, a tu pryzma ziemniaków leży. Jakiś Szwed wyrzucił. To ja te ziemniaki tam na kamp przyniosłem i sklepik warzywny otworzyłem. I zarobiłem więcej niż na tych owocach. E, to były czasy, rozmarza się. Teraz to już człowiek tyle za granicą nie zarobi, jak kiedyś. Za siedem dolarów, proszę pani, można było miesiąc przeżyć. Panu okrąglutki coraz bardziej mi się podoba, bo niestety pamiętam te czasy, a on myśli, że nie. I właściwie to mi się najbardziej w nim podoba. Zwłaszcza, że wódeczka bardzo udatnie rozgrzała mi środek. I tak patrzę na tę knajpę przyjemną, ze ślicznym obrazem na ścianie i już wcale nie jest mi zimno ani nieprzyjemnie. Wrócimy sobie do domu, położymy się z niebieskim do łóżka nikt nam nie będzie przeszkadzał możemy nawet cały jutrzejszy dzień nie wstawać. Z tym, że pan okrąglutki ociera usta. Z żoną to wtedy pierwszy raz się rozstałem. Wyjazdy nie służą rodzinie, co? A niech go diabli. Skóra mi cierpnie na samą myśl o wyjeździe Adasia. Ale nic to: zacisnę zęby. Nic to. Ja właśnie lecę do Stanów, mówiła Daśko, który też chlapnął całą wódeczkę i już nie jest taki spięty. O, Ameryka, ucieszył się pan okrąglutki. To jest dopiero kraj. Byłem, byłem. Jak potem po tej Szwecji pracy nie mogłem znaleźć. Szwagier mnie zaprosił, to pojechałem. Bo widzę, niechcący dali. Ameryce, proszę pana, to ja wiertarkę zobaczyłem po raz pierwszy. Bo ja dwie lewe ręce mam. Ale jak się chwyciłem, to kolega mówi, nie rusz, bo spaprzesz nam robotę. To nie ruszałem, tylko opowiadałem im różne rzeczy. I oni zadowoleni nawet byli, że nic nie robię. Bo i roboty wtedy nie psułem, nieprawdaż? Trzy wódeczki, proszę. Ale jak wróciłem, to domu nie miałem. Kobitki za granicą też samotne, jak najbardziej. No i oczy pogubić można. A człowiek po pracy samotny był. Wróciłem, to pieniądze miałem, ale żony nie miałem. Chcę już iść. Nie byłam żoną pana Okrąglutkiego, więc nie muszę się niepokoić. Nie jestem żoną Adasia, więc nie muszę się niepokoić tym bardziej. Ale lepiej, żeby Adaśko nie słuchał takich bzdur. Lodów nie zjedliśmy. Mimo, że pani nam chciała podpalić za darmo. Z panem Okrąglutkim rozstaliśmy się dobrze po północy. Wiatr ustał, więc postanowiliśmy iść do domu plażą. Księżyc wychylił się z zachmur chmur i zrobiło się tak, jak być powinno od początku świata. Morze szeleściło, czarno-srebrne, Adam obejmował mnie. I był cieplutki. I ostatni raz tak mi było ze dwadzieścia lat temu, z zupełnie innym panem. Ale wcale nie miałam zamiaru temu wspomnieniu poświęcać cennego czasu. Troszkę byliśmy pijani. I najpierw wleźliśmy do morza, które o dziwo okazało się całkiem ciepłe. To znaczy, Adaśko najpierw nie chciał wejść, ale jak go trochę popchnęłam, to oczywiście do kolan się zamoczył. A potem socjolog jeden złapał mnie i pociągnął do wody. I zamoczyłam sobie całe nogi prawie po uda. A potem całowaliśmy się na piasku. I wspaniale żadnego kota, żadnego dziecka, żadnej mamy ani taty, żadnego telefonu. Bardzo nas bawiło wymienianie tych wszystkich rzeczy. Do domu dotarliśmy o pierwszej. Nasza gospodyni dała nam klucz do drzwi wejściowych, ale o dziwo, kiedy tylko Adam zaczął nieudolnie wsadzać go do dziurki, Drzwi się otworzyły. No, nareszcie powiedziała z pretensją pani Irena i ze zdziwieniem spojrzała na mokre ślady w przedpokoju. Drzwi do naszego pokoju rozwarły się z cichym trzaskiem i stanął w nich nie kto inny nie jakiś przypadkowy przechodzień nie pomyłka meldunkowa nie złodziej. Tylko ukochany synek mojego niebieskiego, metr dziewięćdziesiąt wzrostu, Szymon. A z za jego pleców wyjrzała ciemna główka mojej jedynej pociechy, jedynego ukochanego dziecka nazwanego Tosią, prawie osiemnaście lat temu. Co wy robicie tak późno? powiedziała Tosia. Nie mogłam wytrzymać z babcią, więc dojechałam do was, tak jak chcieliście. I Szymon też. Cieszycie się? Cześć, tato, powiedział Szymon. Nie mogliśmy się do was dodzwonić i. Adam niepewnie spojrzał na mnie. Ucałowałam jedno i drugie i potknęłam się o rozłożoną na podłodze karimatę. W głębi pod oknem wstawione było łóżko polowe. Spojrzałam na Adama. Wzruszył ramionami. Zrobił marsową minę. A potem zaczął się tak śmiać, że i mnie ogarnęła głupawka. Oparłam się o drzwi i dopadł mnie niekontrolowany atak śmiechu. Co spojrzałam na Adama, który zwinięty na krześle ryczał jak zarzynany prosiak, to łapała mnie czkawka. Szymon spojrzał na Tosia, a Tosia popatrzyła na Szymona. Chyba się cieszą? Powiedziała niepewnie. Następne pięć dni spędziliśmy bardzo rodzinnie i było bardzo, ale to bardzo miło. Tylko czasem, jak dzieci nie widziały, obiecywaliśmy sobie, że jak wrócimy do domu. I nareszcie będziemy sami. To Kto i po co? Uzgodniliśmy, że weźmiemy ślub, jak Adam wróci. Pół roku to nie wieczność, a czekanie to sama przyjemność. Stęsknimy się za sobą. Będziemy pisać długie listy i dzwonić i e-mailować. Ja schudnę i odmłodnieje. Tosia będzie się spokojnie uczyć. Ciekawe swoją drogą, dlaczego wybrała historię, skoro ma z niej truje. I była zdziwiona, kiedy Szymon ją zapytał, czy może wymienić wszystkie dynastie polskie. My przecież nie mamy żadnych dynastii, powiedziała, a ja prawie zemdlałam. Myśmy mieli tylko królów. Wszystko to działo się w niedzielę, na rodzinnym obiedzie, na który przyjechał nawet Szymon. Moja mama ścierpła na samą myśl, co to będzie z tosią w maju, i obiecała, że się za nią weźmie. Przecież to dziecko nic nie kojarzy. I jak ja sobie poradzę bez mężczyzny? Mój ojciec wyraził nadzieję, że Adam będzie ostrożny w samolotach oraz już w Ameryce. Po czym na stronie powiedział mi, że hmm, mężczyźni są różni, i gdyby był na moim miejscu, to pochopnie by nic nie obiecywał. Jak ja sobie dam radę? Wszystkie te światłe uwagi padły przy stole, w ogrodzie, bo dzień był jeszcze ciepły. Mój ojciec karmił Borysa pod stołem i udawał, że to nie on. Tosia bez przerwy mówiła, że nie wolno karmić psa przy jedzeniu. Mój ojciec podkreślał, że kiedy go zabraknie, to pożałujemy, że pies nie był karmiony nawet pod stołem. A poza tym, on go wcale nie karmi. I Borys tak ładnie prosi. Moja mama mówiła, że w tym domu powinny być jakieś zasady, które okażą się niezłomne. Ja powiedziałam swojej mamie, że zasady są, tylko nikt ich nie przestrzega. Ale nie chcę o tym dyskutować przy jedzeniu. Mój ojciec się obraził na moją mamę. Moja mama wyjaśniła, że chodzi o to, żeby dzieci nie zwracały uwagi dorosłym. Tosia mówiła, że nie wychowuje się dorosłych dzieci czyli mnie. Ja krzyknęłam na Tosie, żeby nie zwracała uwagi babci. Mój ojciec powiedział, że ma wrzody i nie może się denerwować przy jedzeniu. Tosia powiedziała, że dlaczego, jeśli ma wrzody, jest habowe z serem żółtym zapiekanym, skoro to nie jest dietetyczne jedzenie? Szymon powiedział, że byłoby lepiej dla Tosi mniej orientować się w dietach, a bardziej w przyczynach zrywów narodowych. Tosia powiedziała, żeby jej nie psuć humoru maturą, bo ona ma jeszcze rok, a my już uprawiamy zbiorową histerię. Mój ojciec powiedział, że gdyby był na jej miejscu, to by uczył się od pierwszej klasy. A nie tuż tuż przed egzaminem. I niczego nie trzeba zostawiać na ostatnią chwilę. Moja mama powiedziała, żeby nie atakował bezbronnego, zestresowanego dziecka. A Szymon powiedział, że Tosia nie jest dzieckiem. Adam nic nie mówił, tylko chłonął życie rodzinne. Po dwóch godzinach byłam absolutnie wykończona. Wieczorem odprowadziliśmy ich na kolejkę. Mój ojciec się upierał, żeby wziąć Borysa żeby sobie trochę pobiegał moja mama mówiła żeby nie brać borysa bo są inne psy i co to będzie tosia zamknęła się z szymonem w swoim pokoju i powiedziała że nie będzie nikogo odprowadzać bo ją wykończyliśmy a adam nic nie mówił tylko chłonął życie rodzinne jeszcze na stopniach kolejki moja mama się wychyliła i powiedziała nie sieć w ogrodzie bez swetra, bo wieczory są już zimne. Od świętej Hanki zimne wieczory i ranki, a już koniec sierpnia. Musisz zadbać o siebie. A ojciec z nad jej ramienia krzyknął: I powiedz Tosi, żeby się nie denerwowała, tylko wzięła do roboty. I posłuchaj, matki: Zadbaj trochę o siebie, bo już nie jesteś pierwszej młodości. Kiedy moja mama i mój ojciec zniknęli w drzwiach wagonu, a kolejka z cichym chrzęstem oddalała się od nas, rzucając coraz mniejsze czerwone błyski na tory, a Borys zniknął w krzakach. Odetchnęłam z ulgą i powiedziałam do Adaśka usprawiedliwiająco: Przepraszam, no. Są męczący, ale robią to z miłości przecież. A Adam popatrzył na mnie, potem na tory i powiedział: Przepraszam? Puknij się w głowę, kobieto. Nawet nie wiesz, jak ci zazdroszczę, że masz jeszcze rodzinę. Dużo bym dał za to, żeby mnie moi postrofowali. I skierował się ku krzewom, w których zniknął Borys. Stałam i patrzyłam za nim, a potem ruszyłam wolno w stronę domu. Adam nie ma już ani matki, ani ojca. Nie będę miała żadnych teściów, żadnych uwag od teściów, żadnej teściowej, która mnie nie będzie lubić i mówić, że ręczniki i obrusy oraz pościel trzyma się na najwyższej półce, a koce na najniższej. Żadnego wchodzenia w nową rodzinę. Jedyną jego rodziną jest Szymon. I na dodatek mój niebieski jest Jedynakiem. Prawdę powiedziawszy, myślałam o tym z ulgą, a teraz zrobiło mi się przykro. I prawdę powiedziawszy, nie dość że przykro, że jemu było przykro, to. Wstyd, że mnie nie było tak przykro, jakby należało. Dlaczego zamiast cieszyć się, że mój ojciec i moja matka przyjeżdżają do mnie i próbują mnie wychowywać, oddycham z ulgą, kiedy wyjeżdżają? Dlaczego opędzam się? Od pouczania i uwag, zamiast dziękować Bogu, że jeszcze ma kto te uwagi wygłaszać. Dlaczego nie potrafię ich traktować z największą miłością i szacunkiem? I cieszyć się, że są i że mogę czasami być jeszcze dzieckiem. Czy ktoś mi rozum odebrał? Czy co? Przecież cała moja dorosłość. Nie jest w tych cholernych 38 z hakiem latach, tylko w sposobie przyjmowania tego wszystkiego, co oni mówią i robią. Jeśli uważam się za dziecko, to staję w jednym rządku stosią, a jeśli jestem dorosła, cofam się z podfurtki i wracam na stacyjkę. Przechodzę przez tory. Adam idzie z Borysem przez łąkę w stronę lasu. Życie naprawdę wcale nie jest proste. Albo właściwie wszystko jest takie proste, że aż boli. Adam mnie nie widzi, nie będę go wołać. Skręcam w brzozowy las. Samotny spacer mnie też dobrze zrobi. Chociaż właściwie powinnam wrócić po sweter, bo po zachodzie słońca już naprawdę robi się zimno. Od świętej Hanki, od aksamitu czyszczenie do zdrady. W poniedziałek pojechałam do redakcji. Już w windzie natknęłam się na naczelnego. Złapał mnie za łokieć. O, pani Judyta! Ucieszył się, jakbym nie widział pierwszy raz od 200 lat. Chorowała pani? To właśnie lubię w mężczyznach. Że przychodzisz do pracy po urlopie, wypoczęta, opalona, to znaczy ja niebo padało, gotowa do podjęcia wspaniałych nowych zadań, a oni zauważają, że wyglądasz jak po długiej chorobie. Wróciłam z urlopu. Powiedziałam i uśmiechnęłam się promiennie. Takiego długiego? Zdziwił się naczelny. To jest następna rzecz, za którą przepadam. Bierzesz człowieku pięć dni urlopu i to jest długi urlop. Widzisz dziesięciocentymetrowy kawałek czegokolwiek i to ma dwadzieścia pięć centymetrów. Spotykasz kogoś w dwudziestoleciu matury i słyszysz, sto lat cię nie widziałem. Takiego krótkiego, sprostowałam pogodnie. To znakomicie, znakomicie. Wie pani, jaka jest różnica między mężczyzną a szympansem? Wiedziałam, że szympansy są inteligentne, ale nie wiedziałam, że naczelny wie. Wiedziałam również, że jest to tylko pretekst do opowiedzenia mi, jakimi idiotkami są kobiety. Ale nie zapominałam, że naczelny jest moim szefem. I pomimo tego mobbingu milczałam pokornie. Kiedyś, w przyszłości, kiedy będę mężczyzną, a on moim podwładnym, za wszystko mu odpłacę. Jeden chrapie, drapie, czochra się po wszystkim, a drugi jest małpą. Uśmiechnął się triumfalnie naczelny. Proszę do mnie wpaść po kolegium. I wyszedł z windy. A ja z wrażenia pojechałam na szesnaste piętro do ubezpieczeń samochodowych. Kiedy wreszcie trafiłam do naszego pokoju, powitały mnie chłodne spojrzenia dziewczyn. Wcale nie widać, że byłaś na urlopie ucieszyła się na mój widok Kama, która jest kierowniczką działu listów. I ucałowała mnie w policzek. Naczelny chce się z tobą widzieć. Rzuciła znaczące spojrzenie na Ewę. Cześć, Dyta. Ewa usiadła za swoim biurkiem i sięgnęła po pakiet listów. Uzbierało się trochę! I odwróciła wzrok. Nigdy jeszcze tak się nie zachowywały. Choć rozumiem, że mają powody. Wiadomo, że porzucona kobieta najpierw budzi współczucie. Choć prawie natychmiast pojawia się i wiem o tym wniosek, że coś w niej było nie tak, skoro ją rzucił. Jeszcze gorzej, kiedy taka porzucona niegdyś kobieta zaczyna normalnie żyć, a już rzeczą nie do wybaczenia jest, jeśli żyje i jest szczęśliwa. No i Adam jest mój, a nie ich. A znowu w redakcji tak wielu facetów nie ma. Naczelny na razie żonaty, a ja wychodzę za mąż. To wystarczający powód, żeby mnie znienawidzić. Siadam nad listami i nie wiem, kiedy mijają trzy godziny. Kama i Ewa rzucają na mnie ukradkowe spojrzenia, i jeszcze idiotki myślą, że tego nie widzę. Punktualnie o wpół do pierwszej. Do pokoju wsuwa głowę naczelny. Już! mówi i wychodzi. Aha, mam się poderwać i gnać za nim. Nie doczekanie. Może pan mówić już do psa, a nie do podwładnej, chamie jeden. Może pana żona to znosi, ale ja szczęśliwie pana żoną nie jestem, chamie jeden. Warczę i widzę triumfalne spojrzenia Kamy i Ewy, ale im pokazałam. Otwieram oczy i podnoszę się szybko. I udaję, że nic a nic mnie to nie ruszyło, i ruszam za nim. Kama i Ewa odprowadzają mnie wzrokiem z panieli. Kawy, herbaty, palto maczelny szerokim gestem pokazuje, żebym usiadła. Siadam. Panie Judyto, mam co do pani pewne plany. Zawiesza głos. Tak, patrzę i patrzę na to, co się dzieje na świecie. My tu gazety nie zrobimy. Takiej prawdziwej. No, ale zrobimy inną. Matko przynajświętsza, nieprawdziwą, a jaką? Pornograficzną? Ciężko jest teraz na rynku wydawniczym. Naczelny opiera się o fotel i lekko zaczyna się huśtać. Target nam się rozłazi bez giftów, nakład spada, reklamodawcy uciekają, ludzie nie mają pieniędzy. Musimy wprowadzić jakieś obostrzenia. No i tak pomyślałem o pani. Bo te listy wiedziałam. Na pierwszy ogień pójdą ci na zleceniach, czyli ja. Bezrobotna Judyta, bez zasiłku, z dzieckiem przed maturą, psem Borysem, kotami oraz narzeczonym w Ameryce. Komu potrzebne odpowiedzi na listy? Nikomu. Kogo obchodzi, że w pliskach dolnych mąż bije żonę i ona nie wie, co ma robić? Nikt nie zainteresuje się tym, że rodzice dziecka, które trafiło do sekty, nie mają żadnej pomocy i nie wiedzą, gdzie się zwrócić. Tylko biedne rybiki ocaleją. Już nie odpowiem listem z wykazem trucizn. Rozplenią się i rybiki, i szczury, i karaluchy, a na to wszystko przyjdą mrówki faraona i mszyce. I cóż z tego? No cóż, skoro opowiedział pierwszy raz w życiu dowcip o mężczyznach, mogłam zacząć podejrzewać już w windzie, że przygotowuje eleganckie wymówienie. Pomyślałem o pani, pani Judyto, bo może byśmy przestali ludziom w głowach mieszać, traktować ich jak idiotów. Skoro nakład nam maleje, to może parę dobrych reportaży. Jakieś prawdziwe historie mówiące o dramatycznym losie naszego społeczeństwa? Pani się kontaktuje z ludźmi, oni piszą o swoich problemach, ale to nie wystarczy. Może utworzyć taką komórkę interwencyjną zrobimy coś dobrego? Potem to opiszemy? Ludziom da się trochę nadziei? Bo przecież w tych czasach to każdemu nie lekko. Co pani o tym myśli? Co ja o tym myślę? Przyklasnąć naczelnemu? Dać się wyrzucić? Zdychać z głodu? Przepisywać znowu prace dyplomowe na komputerze? Stracić niezłą pracę na rzecz jakichś mrzonek o lepszych gazetach? Mądre czasopismo? Nie takie, co pisze, jak mu zrobić przyjemność na 197 sposobów i jak szukać wytrwale przez parę miesięcy w każdym numerze pisma punktu G lub jakiejś innej literki? Po prostu dać się zredukować? I jeszcze te manipulacje, żebym sobie sama pętlę na szyję założyła, że przecież Judyta też jest za zlikwidowaniem swojej posady. Bardzo piękne metody, jak za dawnych czasów. O nie, niech sam mnie wyrzuca, nie ułatwię mu niczego. Ale gdyby to nie był mój naczelny, gdyby nie chodziło o mnie, tylko o pomysł zrobienia czegoś dobrego, to przecież przyklasnęłabym z radością. Może ludzie dlatego przestają kupować czasopisma, że tam jest tylko sieczka. Że następnego dnia nie pamięta się o tym, co wczoraj napisano że to tylko marność nad marnościami. Uważam, że to świetny pomysł, mówię otwarcie i jestem z siebie dumna. Choć wizja samotnego serka w lodówce nieco tę dumę osłabia. Trochę szkoda tych listów, bo ludzie naprawdę nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, ale skoro coś za coś. Ależ ja nie zamierzam zlikwidować listów. Jest baza danych, przekażę ją pani kamie i dział listów dalej będzie działał, tylko w ograniczonym zakresie. Przygotujemy takie wydruki z radami i to będziemy wysyłać, radośnie mówi naczelny. Przekaże swoją bazę kamie od a do z od aksamitu czyszczenie sztruksu i butów zamszowych owsiki konfitur robienie do zdrady zdrajca naczelny taki sam jak wszyscy inni faceci oprócz niebieskiego oczywiście podnoszę się i nie patrzę na niego bardzo się cieszę, bardzo, mówi naczelny i uśmiecha się szeroko. Wyciąga do mnie rękę, podaje mu swoją. Nie będę odgrywała obrażonej dziewczynki. Trudno. Dobrze, że nie pracowałam w kopalni i że właśnie tej kopalni nie zamknięto. I tak mam więcej szczęścia niż statystyczny górnik. Uważam tylko za głęboko niestosowne zachowanie naczelnego. Ale czego się spodziewać po mężczyźnie? To proszę się zgłosić do księgowości. Tam już czekają. Wychodzę. Sekretarka patrzy na mnie przyjaźnie. Przydałby się pani urlop, pani Judyto. Słyszę. Odpocznę sobie, oczywiście. Będę miała dużo wolnego czasu. Jędza. Przecież wie zawsze pierwsza, co się dzieje w firmie, a udaje dobrą znajomą. Trudno, Selawi. Nie zamierzam wyjaśniać, że właśnie wróciłam z urlopu. Nie cieszy się pani? Patrzę na nią i powoli ogarnia mnie fala furii. Nie od razu dociera do mnie sens pytania. Ale pani Jaga ma doskonale przyklejony uśmiech na twarzy, wredna suka. Cieszyć się? Nachylam się nad jej biurkiem i już wiem, że nie wytrzymam. Jak mam się cieszyć, skoro tyle mojej pracy pójdzie na marne? Nie odpowiada się chłodnym wydrukiem z komputera takim samym do wszystkich. Jeśli ktoś nie ma choćby dwóch komórek w mózgu, które by mu podpowiedziały, że człowieka, nawet anonimowego, nie traktuje się w ten sposób? To nic nie poradzę. Jak komuś nie działają synapsy i nie kojarzy, że każdy człowiek musi być traktowany poważnie i indywidualnie. A on mnie odsyła do księgowości. Szkoda, że nie ma pani odwagi, żeby mi to powiedzieć wprost, pani Judyto. Naczelny stoi za mną. I teraz rozumiem, dlaczego jaga poczerwieniała po moich pierwszych słowach. Nie na mój widok, niestety, poczerwieniała, jak myślałam. Odwracam się, jak w filmie sprzed stu lat. Powoli, absolutnie powoli. Wolałabym się zapaść pod ziemię, ale nie ma gdzie i nie ma jak. Ja naprawdę lubiłam swoją pracę i uważam, że wielu ludziom pomogłam. W życiu nie powiedziałam czegoś tak odważnego. Podnoszę wzrok. Naczelny błądzi swoim w okolicach okna. A za dwie komórki i połączenia przepraszam dodaję. I nagle diabeł chyba mnie podkusza. Ale nie jest dobrze, kiedy się podsłuchuje rozmowy pracowników. Naczelny patrzy na mnie uważnie. I wiem, że strzeliłam największą gafę w życiu, więc próbuję natychmiast ją naprawić słowotokiem. To znaczy, umówmy się każdy mówi to, co myśli. To znaczy, czasami. I pan sam pewno o dyrektorze wydawniczym na pewno panu również zdarzyło się powiedzieć, że to idiota wtedy, kiedy nie słyszał i. Jaga drętwieje za swoim biurkiem. W oczach naczelnego pojawia się wyraz zaciekawienia. A ja czuję, jak zapadam się na pewno już po łydki w podłogę pokrytą wykładziną. Po pierwsze, mówi naczelny i jego wzrok jest wbity we mnie jak skalpel. Po pierwsze, nie wiedziałem, że pani tak bardzo zależy na tych odpowiedziach. Brałem pod uwagę Zmianę w sposobie porozumiewania się z czytelnikami, ale chciałem, żeby pani skupiła się na nowym dziale. Po drugie, jeśli podoła pani obowiązkom, to bardzo proszę, tylko ani słowa skargi. Po trzecie, dyrektor wydawniczy nie jest idiotą, o czym wszyscy wiemy. Po czwarte, jeśli pani chciała ze mną ustalać wynagrodzenie, to należało powiedzieć, a nie skarżyć się pani jadze. Po piąte, owszem, zdarzyło mi się pomyśleć, że moje synapsy nie działają na przykład w tej chwili, bo w ogóle nie wiem, dlaczego jeszcze z panią rozmawiam. Ale nie zapłacę pani jak za dwa etaty. Może dostać pani trochę więcej, ale na pewno nie za dwa. Muszę wyglądać jak idiotka, bo w oczach naczelnego pojawia się takie samo rozbawienie, jakie gości czasami w oczach mojego ukochanego socjologa. Stoję jak wryta i nic nie rozumiem. Zupełnie nic nie rozumiem. Wyrzuca mnie. Dając mi etat? Zwalnia mnie czy nie? Muszę to natychmiast wyjaśnić. To. Zwalnia mnie pan? Pytam. I robi mi się gorąco. Pani Jago naczelny zwraca się do sekretarki Niech pani wytłumaczy pani Judycie resztę bo ja nie mam siły. Ja jestem żonaty. Ja to mam w domu. Dlaczego ja pracuję w babskiej redakcji? Dlaczego ja nie jestem naczelnym playboya? Dlaczego ja na to się zgodziłem? Dlaczego ja nie robię tego, co lubię? A najbardziej lubię łowić ryby w samotności, na śniardwach, rozmarza się naczelny. — Niech pani powie, pani Judycie, że jutro o dziesiątej u mnie narada z dyrektorem wydawniczym, tym idiotą. Trzeba go będzie przekonać do stworzenia nowego działu. Żegnam, panie! — Zostajemy same. — Opadam na fotel pod drzwiami. Jaga zaczyna nerwowo chichotać. — O co ci chodzi? Pytam przyjaźnie i robi mi się ciepło i sennie. O panią! Będzie nowy dział interwencji. Jeszcze nie wiadomo, jak się będzie nazywał ale pani będzie jego podporą za dużo większe pieniądze. To po co pani listy? Wracam na miękkich nogach do pokoju. Kama i Ewa podskakują do mnie. Niedobrze mi, mówię i czuję, że zaraz puszczę pawia. Wody? Zwolnił cię? Patrzę na nie nieprzytomnym wzrokiem, wypijam duszkiem wodę niegazowaną i zaczynam się histerycznie śmiać. To reakcja nerwicowa na zwolnienie, nie martw się. W pani i panu szukają redaktorów, polecę cię, mówi kama. A ja nie mogę się przestać śmiać. Judyta! Ewa z troską pochyla się nade mną. Co on ci zrobił? Co ci zrobił ten sukin syn? Awansował mnie! Wykrztuszam z siebie. I wiem, że życie jest piękne. W drodze powrotnej do domu kupiłam szampana. I to nie tego najtańszego za 10 zł, tylko za 24. Tosi kupiłam kupiłam rajstopy w siatkę, przez które na pewno będzie miała zapalenie jajników, ale za to modne, albo mi się wydaje, że modne, a ja bym w życiu czegoś takiego nie włożyła, więc powinna się cieszyć. Niebieskiemu kupię pióro. Prawdziwe, wieczne, o którym marzy, i może będzie przysyłał mi własnoręcznie pisane listy, którymi się będę mogła rozkoszować do końca życia albo w kryzysach małżeńskich. Tak postanowiłam. A sobie kupię aparat do masażu podwodnego, na który mnie ula namawia od nowego roku. Dostała taki od męża. Nie wiem dlaczego ja mam kupować, skoro ona dostała ale trudno, żeby jej mąż kupował mi aparat do masażu. Niebieski widział to domowe jacuzzi Uli, ale jakoś nie pobiegł do sklepu, żeby zainwestować w naszą wannę. Mimo, że słusznie, bo teraz ja, jako kobieta zamożna, bardzo dobrze zarabiająca, z perspektywami, mogę właśnie sobie zrobić luksusową przyjemność. Podpisałam nową umowę i w życiu nie śniłam nawet, żeby tyle zarabiać. Razem z listami, które będę ciągnąć. Kiedy przyjechałam do domu, Tosia z Adamem siedzieli przed telewizorem i oglądali mecz. Stanęłam w drzwiach, ale nikt mnie nie zauważył. Jedynie Borys łaskawca podniósł się i pomachał ogonem. Dzień dobry. Będzie karny, odpowiedział mi Adaśko. Dwa jeden przegrywamy! Krzyknęło moje maleństwo nie odrywając wzroku od ekranu, na którym dwudziestu czterech facetów biega w tej weftę bez żadnego pomysłu i nawet czasu im nikt nie mierzy. Mam dla was niespodziankę, nie dałam za wygraną, powiedziałam to zdanie równie radośnie, nie chcąc znowu pakować się we własne ograniczenia. Wal, wal, wal! Krzyknął Adaś do mężczyzny o krótkich nogach, który podbiegł do piłki. Awansowałam! Cudownie! Jest, psiakrew, jest! Krzyknęli oboje wciąż przypięci do ekranu. I będę teraz bardzo dobrze zarabiać, dodałam. Dwa, dwa! Mamy szansę na wejście do finału, rozumiesz to? Adam zerwał się i wykręcił mną kółeczko. Remis! Piękny strzał! Piękny! Powtarzają! krzyknęła Tosia. Adam mnie puścił i prawie wszedł w telewizor. Tylko to wam chciałam powiedzieć, powiedziałam. Popatrz, tuż pod poprzeczką nie do obrony entuzjazmował się Adam. Wiedziałem, że jeśli tylko on będzie strzelał, to wyrównamy. Jutka, siadaj! Poszłam do kuchni, szampana wsadziłam do lodówki. Potem wyjęłam piwo, otworzyłam i poszłam oglądać, jak to dorośli mężczyźni uganiają się za kawałkiem skóry. Dają się kopać po nogach, a czasami gdzie indziej, tylko dlatego, żeby ich koledzy mogli w tym samym czasie wbić ten kawał skóry w brudną siatkę, do której dostępu broni umazany w błocie mężczyzna, który nie biega po boisku, tylko czeka, aż mu rozkwaszą twarz piłką. Dlaczego mój facet nie może biegać po boisku? Zamiast wyjeżdżać do Stanów. Spodobał ci się ten fragment? Posłuchaj tego audiobooka w Storytel.